4, drugi gość, Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie prezesie, Kremlandia, którą chce kupić Donald Trump. O co w tym wszystkim chodzi? Mówi, chcemy kupić od Danii Kremlandię. Dania mówi nie i Donald Trump odwołuje wizytę w Danii. O co tutaj chodzi? Ja bym tylko historycznie przypomniał, że to jest drugie podejście Stanów Zjednoczonych do Grenlandii. Pierwsze to były w czasach zimnej wojny, w 1946 roku. Sekretarz stanu Mines, ale także za aprobatą Trubana, wystąpił z tą samą propozycją do Danii. I tak jak wtedy chodziło przede wszystkim o kwestie strategiczne, tak jak teraz. Grenlandia znajduje się w takim strategicznym przesmyku, cieśninie między Islandią a Grenlandią. To jest w zasadzie jedyne miejsce, którymi na przykład rosyjskie, wtedy radzieckie statki podwodne mogły się przedostawać w stronę Ameryki Północnej. I to przede wszystkim o to chodziło. Znaczy Stany Zjednoczone chciały budować tam wielką bazę, no ale Dania nie chciała być tutaj zaangażowana politycznie, w związku z tym zaproponowano, że kupią całą tą Grenlandię. Rozmowy odbyły się wtedy w Nowym Jorku, ale mówię to o tym tylko dlatego, że dziś ten temat znowu wraca. Znaczy kwestie bezpieczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych przed ewentualnym zagrożeniem strony Rosji, a pewnie bardziej Chin, są w dalszym ciągu aktualne. Jeżeli Europie zależy na udrożnionych szlakach handlowych, to prawdopodobnie warto, żeby się zastanowiła, czy nie należy, albo przynajmniej wynająć części tej Grenlandii na budowanie odpowiednich zaplecza infrastruktury wojskowej. Po drugiej stronie, dokładnie na południu od Reykjaviku, jest duża baza dronów podwodnych amerykańskich i duża baza amerykańska. Ona była zbudowana właśnie w tym samym okresie z czasów Trumana, po raz pierwszy. To oczywiście to nie były drony wtedy, tylko normalne łodzie podwodne i anty i uzbrojenie przeciwko rosyjskim łodziom, radzieckim łodziom podwodnym, właśnie dlatego, że Grenlandia nie udzieliła tego pełnomocnictwa. No i teraz rozumiem, że chodziłoby o to, żeby uzupełnić te zasoby w Islandii i Grenlandii. Przypomnę, że w ogóle sam pomysł pojawił się w momencie, kiedy Chiny, rząd Chin zaproponował rządowi Danii. Radio ZFM Rokoncita Barbie Baby Lunch Room Extra. Radio wspomagane jest przez komputer i zyda. No i tutaj Stany Zjednoczone się trochę zdenerwowały. Dania wtedy